to było? Nie! Pięknie! Weź szybko, uciekamy, ja już mam w dupie to! Błoto! No mam w dupie błoto! Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, 9 rano, a ja już na nogach. Niespotykane. Na pewno nie po tych wakacjach, gdzie codziennie powiem, wstawałam bardzo późno. Czas wstać, bo dzisiaj nagrywamy film. Jak już pewnie po tytule widzicie, wiecie, co będę dzisiaj nagrywała. Więc koniecznie zostańcie ze mną do końca. Subskrybujcie mój kanał, bo będzie mi po prostu bardzo miło, jeżeli docenicie moją pracę. I zostawcie lajka, jeżeli film wam się spodobał. No i tak, słuchajcie, kochani, jest cholernie zimno. Ja się muszę szykować, przyjeżdża po mnie niedługo ktoś, zobaczycie jeszcze kto. No i powiem wam, ja teraz się szykuję. Muszę się ciepło ubrać, bo nie wiadomo, gdzie nas wyniesie, że tak powiem. Ostatnio tak samo chciałam wam się pochwalić. Testuję produkty fajnej marki, której produkty kiedyś sama kupowałam, czyli niewiele tych produktów miałam. Ale i powiem wam, że naprawdę dobrze mi się sprawdzają te produkty. Jestem z nich bardzo zadowolona, ale muszę was przed czymś ostrzec. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeżeli planujecie robić triki z TikToka, jakiekolwiek, to najpierw uzgodnijcie to z lekarzem. To tyle. Nie, tak serio powiem wam teraz szczerze, o co chodzi. Bardzo dobre są te kosmetyki, bardzo fajny efekt stawiają na skórze, taka odświeżona jest, kremy się nie rolują, ale to nieważne, to będę wam o nich niedługo mówiła na Instagramie, więc koniecznie was na niego zapraszam, jeżeli chcecie być na bieżąco, ale nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest po prostu taka żyletka do brwi, żeby po prostu regulacja brwi była łatwiejsza i przyjemniejsza. Faktycznie super. Fajnie to działa i no polecam to, no tylko trzeba często to robić. I ja głupia. Zaczęłam na TikToku, że dziewczyny smarują sobie kremem buzię. I słuchajcie, dziewczyny sobie smarują kremem buzię i golą sobie te wszystkie niewidzialne włoski, które mamy na twarzy. One sobie ścierają właśnie tym. I ja mądra mówię, przetestuję to. Zobaczymy, czy to faktycznie działa. No działało. Jeden dzień byłam przeszczęśliwa. Powiem wam, że tego pierwszego dnia, jak to zrobiłam, byłam w niebo wzięta. Mówię, no co to jest za gładka buźka, no jak pupka niemowlaka. I słuchajcie, wyszło tak, że tu mi wyszło następnego dnia. Tutaj mi wyszły takie krostki, tu mi wyszły krostki. Chcę wam je pokazać, bo one są dokładnie w tych miejscach, gdzie ja zrobiłam ten zabieg, bo ja tego zabiegu nie zrobiłam na całą twarz, tylko tu. Uznałam, że zrobię tylko tutaj, tak jak faceci robią brodę. No i to jest po prostu ostrzeżenie ode mnie dla was, że naprawdę nie wszystko z tego TikToka jest faktycznie mądre. Ja teraz tego żałuję, bo to mnie szczypie, swędzi i I don't know, czuję się, jakbym po prostu miała mi brodę zaraz wyrosnąć. No ale nieważne, używamy sobie tych kosmetyków, szykujemy się, odezwę się do was potem. No i co, słuchajcie, minęła godzina, mniej więcej, ja się cała już ogarnęłam, pomalowałam się, żeby wyglądać jak człowiek, bo po prostu o tej godzinie się nie da wyglądać tak normalnie bez makijażu. Ubrałam się też, jakby was zastanawiało, sweterek jest ze starej kolekcji Zary, spodnie też, ale ogólnie nie polecam takich, co mają tak dużo guzików. No widzicie, i rozpiął mi się. Właśnie dlatego chciałam powiedzieć, że takich nie polecam, bo cały czas mi się rozpinają te guziki, nieważne w jakiej pozycji jestem. Słuchajcie, mogę wam powiedzieć tylko tyle. Jestem ciekawa, czy dzisiejsze moje plany się udadzą, bo właśnie zaczął padać deszcz. A my deszczu do tego filmu nie chcemy. Dobra, będziemy dawać z wam potem. Teraz idę czekać na osobę, z którą dzisiejszy film będzie. Więc buziaki dla was. Powiem wam jedno. Nie wierzę w to, jak bardzo pogoda może zepsuć plany. Nie wierzę w to. Jestem po prostu zawiedziona pogodą. No i słuchajcie, pogoda tak nam zepsuła plany. Leje. Ja nie wiem, co z dzisiejszego filmu wyjdzie w ogóle. Jak widzicie tytuł, to wiecie, co będziemy robić. I ja wiem, że jeżdżąc do tych miejsc, po prostu my nawet z auta byśmy nie wysiadły, bo byśmy się tak bały. No ale zobaczymy, co to będzie. Może się trochę odważymy, może będziemy mieć wyrąbane na ten deszcz. Teraz na razie siedzimy sobie w kawiarni, pijemy sobie kawkę. Wzięłam sobie, jak lubicie Starbucksa, to polecam wam caramel macchiato. To jest przepyszna kawa. Wychodzę. Pijemy i będziemy myśleć z Wikon. Słuchajcie, kochani!
kochani, jestem już z moją Wikusią. Wika teraz będzie się często pojawiała na moich filmach. Będziecie ją lepiej poznawali. Będziemy robiły razem wspólnie głupie rzeczy, przyznaję. Szalone rzeczy. Szalone rzeczy, szukam telefonu. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Tak, słuchajcie, dzisiaj, no, na dzisiejszy dzień plan jest taki. Oczywiście pogoda nam zepsuła wszystkie plany. Leje jak... Zebra. Zebra. Kiedyś mówiłam, leje jak zebra. Dobra. I słuchajcie, mamy plan, tak jak widzicie już po tytule, zagrać w Randonautica. Na pewno kojarzycie, co to jest, na pewno to gdzieś już widzieliście, oglądaliście, bo jest wielki szał na to teraz. No powiedz, Wika, o naszej ostatniej przygodzie z tą aplikacją. Okej, no to ostatnio stwierdziliśmy sobie, że ogólnie szliśmy na koncert właśnie z Zosią, z Werką naszą i z Dominem i stwierdziliśmy później, w sumie Domin dał taką propozycję. Tak, bo Domin już to nagrywał u siebie na kanale, no. Tak, i Domin dał taką propozycję, że może sobie zagramy, a już było mega późno, jakaś 22, no i stwierdziliśmy, że okej. No i sobie tam szukaliśmy jakiegoś, jak to się nazywa? Miejsca, co nam pokaże, i jeździliśmy sobie. Tak, i jeździliśmy sobie i na początku tam nam wyszła jakaś moc 2 około, coś takiego. No. Później ja wzięłam telefon do ręki i wyszukałam jakąś... 6,5. Tak, no, więc trochę się przeraziliśmy. Słuchajcie, może wytłumaczę, jeżeli nie wiecie, co to jest Randonautica, jest to po prostu aplikacja, która za pomocą czegoś tam, nie wiem, dla mnie to jest strasznie dziwne, wyszukuje jakieś anomalia w różnych miejscach, jakby blisko twojej lokalizacji. Trzeba tą aplikację pobrać, wyszukać miejsca, tam można anomalia, jeszcze jakieś trzy inne, ale te anomalia wydają nam się najlepsze po prostu. I wtedy jest skala tego, jak bardzo chyba są straszne albo po prostu dziwne, od 1 do 10. No i w Polsce raczej takich mocnych nie ma, no ale Wika, tak jak powiedziała, zrobiła 6,5. Jednak to było gdzieś w środku lasu, gdzie nawet dojazdu nie było, trzeba było iść pieszo z 10 km, więc odpuściliśmy to. Się stykaliśmy, ja się bardzo stykałam, nie chciałam to. No, każdy z nas się stykał, bo jak pojechaliśmy w pierwsze miejsce, to słuchajcie, my się tak darłyśmy. Więc podejrzewam, że mimo tego, że dzisiaj jest jasno, będzie taka sama sytuacja, bo się w cholerę tego cykamy. Zresztą sama jakby gra, wszystko, cały sens tej gry jest dość przerażający, że skąd to po prostu wie o tym wszystkim, ale a dobra. A i ważne jest to, no, też pobieramy. To, że trzeba mieć jakąś intencję. Właśnie, trzeba przez, jak tam pokazuje się w tej aplikacji, że myśl o czymś, co chcesz zobaczyć, to będziemy musiały intensywnie myśleć, bo musimy sobie ustalić coś. Jakąś intencję, ale nie możemy powiedzieć tego na głos. No, nie możemy, dobra, to jak za... Nie, bo to pomyślimy o czymś, co... Ja znów pomyślałam o tym samym, co wtedy. Bo ja wtedy pomyślałam o Wisielcu i Wice wyszukało 6,5. No, strasznie było, bardzo. Jezus! Ale wyobrażacie sobie to? A, i jeszcze kolejna sprawa. Jak potem wracałam właśnie od Zosi, jak ich odwiozłam, to czujcie to, że ja wyjeżdżam i nagle czarny kot mi przebiega przez drogę. Ja byłam tak stykana, że myślałam, że nie dojadę do domu. Ale to jest straszne i my tego samego dnia siedziałyśmy do nocy i oglądałyśmy na YouTubie filmy ludzi z tego, co tam się dzieje w tym. No ale dobra, słuchajcie. Słuchajcie, mamy już aplikację odpaloną. Nie wiem, czy to się ostrość w ogóle czyta, chyba tak. I co ja teraz mam zrobić? Nie mam pojęcia, jak to działa. Chyba to trzeba kliknąć na tą... Na to? Pozwalam raz, no bo co ty, to będzie mnie śledziło. My w ogóle mamy taki schiz, że nam się wydaje, że potem nas ktoś śledzi tutaj. Czy ktoś nas... Jezus, sending your location. Dobra, mam internet, mam. Ja już się stresuję. Słuchajcie, to będzie okropne. Dobra, odezwiemy się zaraz, jak coś się pojawi. Mamy, słuchajcie, zadziałało nam. Teraz możemy anomalii, atraktory, wojdy. Chyba anomalię bierzemy. Dobra, najpierw od razu myślmy o czymś strasznym. Nie, bo ja nie wyjdę nawet z tego auta. Ale o czymś innym każdy z nas, tak? Nie, może o tym samym. A może pomyślmy o... Oj, wiem, mam, chodź, wędź nowo. Słuchajcie, wymyśliłyśmy coś, jeszcze wam nie powiemy. Bierzemy anomalii. Fokus. Co mam kliknąć? Maps? Street View? Maps. Dobra, słuchajcie, a jaki punkt? Brawo. Ile to jest? 20 minut stąd? Na Milczeńskiej, gdzieś tutaj Bolesławo Krzywoły z tego, dobra, tam możemy jechać. Jaka moc to jest? Co? 3. 3. To mocno czy nie? No, tak trochę już. Jak oglądałam, to wszyscy mieli jakiś jeden... Dobra, kochani, jedziemy na te anomalie, zobaczymy, co nam się przytrafi. Wika, dawaj tą gałę mocno na stycznym. Ja pierniczę, słuchajcie, zobaczcie to. Dobra, zaraz ci dam mapy. Jedziemy. Słuchajcie, Wika mówi, że już nogi jej się trzęsą. Przed chwilą dostawała jakieś dziwne komunikaty, a nasza nawigacja dziwnie działa. Od kiedy się w Polsce jeździ tak na rondzie? Od kiedy w ogóle kiedykolwiek się tak jeździ? No nie wiem, ale dobra. Jesteśmy... Słuchajcie, jesteśmy na rondzie Rataje, leje totalnie, więc jest mrocznie, ale jedziemy. Hello! To jest komunikat dla osoby, która znajdzie moją kamerę. Najprawdopodobniej na ulicy... Jak ona się... Milczańskiej w Poznaniu. To byłyśmy we dwie. Jeżeli któraś z nas umarła, to na pewno dwie umarłyśmy, nie jedna. Więc słuchajcie... Jakby co, kocham moją mamę, dziękuję za wszystko i przepraszam za wszystko. A ty? Coś masz do powiedzenia? Ja pozdrawiam moich rodziców, też ich bardzo kocham i
moich przyjaciół. Ja tak samo. Proszę ucałować mojego kota ode mnie. Dziękuję. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Widzicie te chaszcze tam? To gdzieś tam jest, bo teoretycznie już nam pokazuje to miejsce na mapie tutaj. Więc idziemy. Bierzemy parasole i wychodzimy. Słuchajcie, mamy parasolki i idziemy. Widzę. Ja pierniczę, Wiktoria! Słuchajcie, dobra, możemy się przyznać, o czym pomyślałyśmy. Pomyślałyśmy o... I krew może być wszędzie, w szczególności w takich miejscach, że to jest idealne miejsce na morderstwo. Ja mam ciary... Jezus, mam ciary na całym ciele. Idź. 10 metrów. Prowadź. Nie wierzę. Idziemy. Życzcie nam powodzenia. Słuchajcie, tam trzeba by było wejść, no ale tam nawet nie ma wejścia. Dobra, ale chyba działanie tego punktu jest jakiś szerszy. Właśnie, to jest 100 metrów. Jezus, Wiktoria, ej, ale serio, powiem wam. Nie przypuszczałabym, że takie miejsce jest w Poznaniu. Jak no ja też nie. W nocy, to bym się chyba troszkę... Co to jest tutaj? Słuchajcie, możemy nawet tutaj nic nie znaleźć, się okaże, bo tam nawet nie ma co wchodzić, bo te krzaki są wyższe ode mnie, przysięgam wam. Idziemy. Oj, nie chciałam cię sprankować, nie wyszło. Wika się nie boi, słuchajcie, ostatnio tak nastraszyłam, że już nie ma stresu w sobie, biedna. Dobra, to co, zmieniamy lokum? Nie. Nie! Nie! A, biegnie! Co to było? Wika, no nie patrzcie tak, bo ja jestem tyłem. Nie! Co to było? Wiktoria, co to... Wiktoria, ja pierniczę, co to jest za porąbana aplikacja? Weź szybko, uciekamy, ja już mam w dupie to. Błoto. No mam w dupie błoto. Jestem zestresowana, w ogóle z Wiką przeżywamy, że nigdy w życiu byśmy tędy, no co mnie przeszło, ja nawet w dzień bym się bała tędy chodzić i to jest w ogóle jakaś dróżka, taka na ubocz, ona donikąd nie prowadzi. Ja niby to jest centrum Poznania w miarę, ale... Ale to jest taka ślepa uliczka, że wiecie, jest droga i są krzaczory wszędzie, gdzie się da to, i to totalnie wysokie. Nic tam nie było, w sensie może było w tych krzakach, my jednak nie miałyśmy zamiaru chodzić do tych krzaków, bo byśmy były całe uwalone i na pewno bym taka uwalona do Wiki, do auta nie wyszła. Dobra, szukamy jeszcze raz anomalia, musimy sobie zdecydować. To pomyślmy każdy o czymś innym, zobaczymy, który się sprawdzi. Dobra. Dobra, już mam. Czekaj, ja myślę. Dobra, też mam. Pozwól raz. Słuchajcie, robimy kolejną lokalizację. Ręce mi się całe trzęsą. Słuchajcie, kochani, my jedziemy zaraz w kolejną lokalizację. Cały czas mi tego szuka, a teraz was proszę o bardzo ważne wysłuchanie, bardzo ważne ogłoszenie w dzisiejszym filmiku, mianowicie... Słuchajcie, ja mam mokre włosy, wyszłam spod prysznica, zaraz jadę z Wiką nagrywać film, ale teraz jest ten bardzo ważny dla mnie przerywnik, bo jak wiecie, uwielbiam wam polecać rzeczy, które mi się sprawdzają, z których korzystam, bo korzystam, które naprawdę sprawiają mi przyjemność i chcę, żebyście wy mieli taką samą przyjemność zrobienia zakupów tak naprawdę online, bo teraz dzisiaj o tym będziemy mówić. Chciałam wam polecić bardzo portal, serwis cashbackowy, jakim jest tipli.pl. Część z was może wiedzieć, o co w tym chodzi, a część nie, dlatego wolałabym to wytłumaczyć. Jak widzicie, teraz tutaj wam się pojawia u góry mój ekran. I tak, pierwszy krok, czyli wchodzimy na portal cashbackowy tipli.pl. I oni tam mają naprawdę bardzo dużą ofertę, bardzo szeroką gamę sklepów, od mody po elektronikę, obuwie, hobby, książki, naprawdę bardzo jest tego dużo. Ja akurat w swoim przypadku, jak widzicie, wybrałam AliExpress. Od razu z tipli.pl przekierowuje mnie na AliExpress z naliczonym już cashbackiem, który wróci na moje konto. No i na sama przyjemność, wydaje mi się, bo to, co wróci wam na wasze konto, od razu możecie sobie wypłacić w bankomacie. Nie ma z tym żadnego problemu, nie ma tam żadnego progu. Pamiętajcie też, że tipli.pl jest totalnie za darmo, za nic sam nie płacicie. Po prostu wchodzicie, robicie zakupy i macie pieniążki do kieszeni, na kino, na kawkę. Wszystko jest super udane, świetne. Ja jestem zachwycona. I słuchajcie, teraz jeszcze jakbyście mieli takie pytanie, chciałabym wam wyjaśnić kwestię przypisania zwrotu. I tak, na przypisanie zwrotu sprzedawca ma 48 godzin od złożenia zamówienia i od wysłania zamówienia może minąć 48 godzin, aż zwrot pojawi się na liście zwrotów. Więc słuchajcie, jest to bardzo proste, naprawdę sama przyjemność robienia takich zakupów, macie też tam kody rabatowe, możecie brać i korzystać i się z tego cieszyć. A tak jeszcze przy okazji wam powiem, mam dla was taką małą niespodziankę, jak zajrzycie do opisu, to tam czeka na was link wygenerowany specjalnie od Tipli dla was i wchodząc przez ten link, rejestrując się, macie od razu od nas minus 15 zł na zakupy.
Więc wydaje mi się, że no czemu z tego nie korzystać, jeżeli uwielbiacie zakupy online tak jak ja. No proszę was, ja nie lubię stać w sklepach w kolejkach, gdzie jest mnóstwo ludzi. Chyba każdy wie, że zakupy online to jest sama przyjemność, więc bierzcie, korzystajcie i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać. Buziak. Słuchajcie kochani, mam nadzieję, że wysłuchaliście mnie tam porządnie, to co do was powiedziałam. Mam nadzieję, że weźmiecie to do serca i mam nadzieję, że będziecie korzystać z Tipli. A teraz my wybieramy znów Anomalia. Czyli najbardziej straszne. Aha, dobra, Anu, tutaj się klika, myśl. Słuchajcie, my cały czas próbujemy znaleźć coś strasznego, bo cały czas wychodzi bardzo, bardzo mała siła. Takich rzeczy to nie chcemy, bo nic tam na pewno nie będzie. Które klikałaś? Anu? Anu. 4-4! Jedziemy! O kurde, jak to przeczytałaś, to aż mi serce stanęło. Słuchajcie, idzie to jest. Znów jak... Aha, bo pieszo, miałaś rację, że to pokazuje pieszo. Jedziemy autem. 8 minut autem. Właśnie sprawdziliśmy to na mapie i aż mam łzy w oczach, to idealnie pokazuje na lodowisko. Jak mieszkacie w Poznaniu, to na pewno wiecie też, gdzie jest lodowisko Malta. To właśnie tam nam pokazuje, gdzie mamy się kierować. Jedziemy. Słuchajcie, dojechaliśmy w kolejne miejsce. Musieliśmy zaparkować tutaj, troszeczkę musimy dojść. Wika mi powiedziała coś w aucie, co mnie trochę przeraziło. Możemy wam teraz zdradzić, o czym myślałyśmy. Ja myślałam, szczerze mówiąc, o przerażającym człowieku, który wywoła na naszym ciele ciarki i będziemy się bały do końca dnia. Wika pomyślała o czymś, czego się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się totalnie, że o tym pomyśli. Jak wiecie, moc nam wypadła 4-4. Wika pomyślała o czerwonym domie? O czerwonym budynku, no. O czerwonym budynku. I zgadnijcie, co widziałyśmy, jak przyjeżdżałyśmy, więc idziemy do tego miejsca. Nie wierzę, chodźmy Wika już po prostu, chodźmy. Wydaje mi się, że nie ma co tutaj tracić czasu. Punkt się pokazuje na lodowisku na Malcie, jednak z tego powodu, że nie ma jeszcze zimy, no to lodowiska po prostu nie ma. Cały czas nam ten punkt skacze. O kuźwa, jak... Nam skacze, ale mniej więcej wiemy, gdzie on się znajduje. Właśnie przy nim jesteśmy, zbliżamy się do niego wielkimi krokami. Przeraziło mnie to trochę, szczerze mówiąc. Ja jestem obstrana po gaciach, nie wierzę w to, że akurat Wice się udało to zrobić. Jest pierwszą osobą, która jakby namacalnie jest przy mnie i wiem, że ona o tym pomyśla i to właśnie tu jest. Więc po prostu chodźmy. Chodźmy jeszcze kawałeczek i zobaczymy, co tu jest. Co? Wika, o czym pomyślałaś? Pomyślałam o czerwonym budynku i czerwony budynek jest właśnie tutaj. A kolejną rzeczą, która mnie przeraża w tym, jest to, że wczoraj, jak się umawialiśmy, żeby tutaj jechać i to robić, oglądałam wywiad z tej MMA. Nie, co? I Samu, który mówił, że trenuje czerwonym smoku. A to jest czerwony smok! I to jest tutaj siłownia ta. No tak. Faktycznie. I jest czerwony budynek. Nie wierzę. Słuchajcie, raczej mojego wymysłu strasznego człowieka tutaj nie spotkamy. Chyba, że to będzie jakiś bokser. No nie wiem, jakiś Samu, czy kto tam Wika mówi. Ale chodź Wika, w tą trawę wejdziemy, słuchajcie. Wika i jej czerwony budynek. Słuchajcie, no wiadomo, to nie jest czerwień pomalowany na czerwono, to jest cegła bardziej, ale jest to dalej czerwone. Nie wiem, no żadnego człowieka tu nie widzę, ale Wika, brawo. Piona po prostu, że wzięłaś sobie swoje anomalia do, nie wiem, do głowy. To jest chore. Słuchajcie, ja wam to muszę powiedzieć, tak szczerze, Domin, jak my jeszcze w to nie grałyśmy, to Domin nam opowiadał o tej aplikacji i opowiedział nam o sytuacji, gdzie dwie dziewczyny, jedna pomyślała o czerwonym domu, a druga o niebieskim i pojechały do miejsca, gdzie były te dwa domy. Właśnie czerwony i niebieski. My się znajdujemy właśnie pod czerwonym budynkiem! Ja wale, wracamy stąd, bo to jest straszne. Słuchajcie, jeśli nie jesteście pełnoletni, nie grajcie w tą grę, bo ryzykujecie swoim własnym stresem. Ryzykujecie tym, że... Nie wiem, coś się może stać. A na pewno nie grajcie w to sami. Chyba, że jesteście naprawdę jakimiś totalnymi psycholami. Koniecznie zostawcie łapkę w górę za to, co my tutaj dla was robimy. Koniec tego, tej randonautyki pieprzonej. Jestem zestresowana. Leje deszcz, jest taka pogoda. O Boże Święty, trzeba wracać. Trzymajcie.